Porozmawiamy sobie o chyba najbardziej znanej encyklice Piusa XI, czyli o Mit Brennender Sorge. Nie będę przedłużał, Staszku, oddaję Ci głos. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu poświęconym nauczaniu papieża Piusa XI. Jak już wspomniano, encyklika Mit Brennender Sorge z palącą troską, dodajmy, że to jedyna encyklika w historii Kościoła napisana w języku niemieckim, chyba w społecznym odbiorze jest najbardziej rozpoznawalną, najbardziej znaną encykliką tego papieża. Nic dziwnego, dotyczy bowiem jednego z najbardziej krwawych totalitaryzmów XX wieku i w pewnym sensie stanowi taką, jakby to powiedzieć, stanowi pewnego rodzaju podsumowanie stanowiska Kościoła na cały szereg tematów, które w pewnym sensie są aktualne do dziś. Żeby zrozumieć kontekst, w jakim ta encyklika powstała, trzeba króciutko powiedzieć o tym, jak układały się relacje Kościoła do ruchu nazistowskiego. Uogólniając oczywiście, do początku lat 30. ten stosunek był raczej negatywny. Na poziomie diecezji, w wielu diecezjach wydawano chociażby zarządzenia, które zakazywały nazistom, żeby w swoich strojach partyjnych, formując kolumny, uczestniczyli choćby w katolickich procesjach bądź w mszach świętych. Były dokumenty, które piętnowały tak zwane Irrlehren, czyli jakby można powiedzieć heretyckie elementy nazistowskiego światopoglądu. Czy to zasady, jednak pewnego jakby to stanowisko uległo do pewnego stopnia zmianie po tym, gdy Hitler został powołany na urząd kanclerski. Wówczas na stanowisko Kościoła zaczęło wpływać z jednej strony to, że rząd nazistowski był rządem legalnym, a zatem dość tradycyjnej nauki Kościoła katolicy byli mu winni posłuszeństwo. Poza tym wciąż Niemcy nie miały zawartego ze Stolicą Apostolską konkordatu. Takie konkordaty miały zawarte poszczególne, tylko niektóre landy, jak choćby Bawaria, która zawarła konkordat w roku 1924. Prusy 5 lat później, w 1932 roku, udało się wynegocjować taki konkordat z Badenią. I rzeczywiście, Hitler wykorzystał tę okoliczność, choćby przemówieniu z 23 marca 1933 roku zapewnił, że rząd będzie respektował właśnie te umowy, które Stolica Apostolska już zawarła. Sytuację skomplikowała tutaj kwestia obecności w życiu politycznym wciąż jeszcze partii, która w swoją historię sięgała jeszcze w drugiej połowy XIX wieku, słynnego Ludwiga von Windthorsta, słynnego przeciwnika Bismarcka. Ta partia w życiu politycznym Republiki Weimarskiej odgrywała rzeczywiście dość istotną rolę. I w pewnym sensie można powiedzieć, że Kościół niemiecki zdecydował się, oczywiście było to bardziej, trochę bardziej skomplikowane, ale co do zasady Kościół zdecydował się na zrezygnowanie z istnienia tego swojego, można powiedzieć, zbrojnego ramienia. Tak, aby wynegocjować korzystne dla siebie zapisy konkordatu. I tak, naprzód partia Centrum za zgodą władz kościelnych zagłosowała za nadzwyczajnymi pełnomocnictwami dla Hitlera. A potem na początku lipca 1933 roku samo rozwiązała się. Równocześnie stosunek niemieckiego episkopatu do Hitlera wpływały z jednej strony jego antybolszewicka retoryka, do której chętnie się uciekał, jak i fakt, że równocześnie władze stosowały też
naciski w postaci pewnych ograniczonych, ale jednak represji, które miały niejako zmobilizować Kościół do tego, żeby to porozumienie zawrzeć. I rzeczywiście, 22 lipca 1933 roku tekst konkordatu został opublikowany. On był co do zasady dla Kościoła dosyć korzystny. Między innymi artykuł 4 tego konkordatu zapewniał w stolicach apostolskiej pełną wolność komunikowania się z niemieckim duchowieństwem, niemieckim biskupom we wszystkich sprawach dotyczących ich duszpasterskiego urzędu miała przysługiwać wolność komunikowania się z wiernymi. Oczywiście ta klauzula była potem obiektem sporów i obiektem różnych interpretacji. Podobnie jak skądinąd artykuł 1, gdzie oprócz wolności publicznego praktykowania religii katolickiej, Kościół otrzymywał prawo do zarządzania własnymi sprawami w granicach ogólnie obowiązującego prawa. To ogólnie obowiązujące prawo oczywiście poddaje się różnym interpretacjom. Innych ustaleń konkordatu warto wskazać do artykuł 15, który gwarantował zakonną wolność pracy duszpasterskiej. Artykuł 17 gwarantował mienie Kościoła. Była cały szereg artykułów, dawał ochronę katolickiemu systemu edukacji. Były też artykuły dotyczące kwestii kapelanów wojskowych dotyczące opieki duszpasterskiej w szpitalach czy więzieniach. Natomiast generalnie z tych wszystkich ustaleń konkordatu dla Hitlera były korzystne zasadniczo po pierwsze artykuł 32, który w pewnym sensie usuwał duchowieństwo z polityki. Biorąc pod uwagę historię katolickiego ruchu politycznego w Niemczech, to było dosyć istotne ograniczenie. I rzeczywiście tutaj Hitlerowi udało się osiągnąć zapis, w którym stolica apostolska zobowiązała się do wydania zarządzenia, zgodnie z którym duchowni i religijni nie będą mogli być członkami partii politycznych ani działać na ich rzecz. I konkurs dał Hitlerowi jeszcze drugi zysk. Nie zawarte może w konkretnym artykule konkordatu, ale w samym fakcie jego zawarcia, który był przez propagandę nazistowską wykorzystywany do tego, żeby przedstawić stolicę apostolską jako silną instytucję o charakterze politycznym czy wręcz metapolitycznym, która uznała reżim nazistowski nie tylko de facto, ale również de jure. Po sytuacji, kiedy ruch nazistowski był stosunkowo młody, władza Hitlera w Niemczech jeszcze nie okrzepła, miało bardzo duże znaczenie. I rzeczywiście spotkało się z krytyką w wielu, chociażby w niektórych mediach zachodnich, ale co do zasady, no to z propagandowego punktu widzenia można powiedzieć, że wygrał to Hitler, ponieważ chociażby sam fakt, że argument podnoszony przeciwko nazistom, że jest to pasja czy ruch o charakterze antyreligijnym, po podpisaniu tego konkordatu no jednak stracił mocno na znaczeniu. Oczywiście, organizatorę Romano bardzo szybko próbował na celne propagandę nazistowską reagować, podkreślając, że Kościół to do zasady jest neutralny wobec różnych form politycznego rządu, ale jednak pod względem propagandowym można powiedzieć, że zyski dla Hitlera były niepomierne. Faktem jest jednak, że zapisy konkordatu bardzo szybko zaczęły być przez nazistów łamane. To dotyczyło chociażby kwestii katolickiej edukacji, w dalszej kolejności choćby kwestia posługi duszpasterskiej w obozach koncentracyjnych. Również pomysł propagandy niemieckiej, propagandy hitlerowskiej dość szybko zaczął się w odniesieniu do Kościoła zmieniać. To była wciąż duża siła społeczna, około ponad 30 milionów katolików, nawet jeśli nie wszyscy oczywiście praktykowali, ale
I ta instytucja w Niemczech, mimo tej trudnej historii, mimo tego, że był to kraj podówczas jednak przeważającej w większej części protestanckiej, no ma to instytucja konkurencyjna wobec reżimu. I w tym kontekście nie dziwi, że reżim hitlerowski zdecydował się na podmywanie jej wpływów, tak, żeby jej siłę złamać. Właśnie pomimo konkordatu. Dość powiedzieć, że w lipcu 1933 roku, czyli w tym samym miesiącu, w którym podpisano konkordat, zalegalizowano w Niemczech sterylizację. W styczniu 1934 roku oficjalny ideolog partyjny Alfred Rosenberg opublikował taką książkę Mity XX wieku. Tam była mowa choćby o misterium germańskiej krwi, która dostąpiła sakramenty. Myślę, że ten jeden cytat wystarczy, żeby pokazać, że na gruncie ideowym naziści w żadnym wypadku nie zamierzali ustępować. Skupiamy się też na podważaniu zaufania świeckich do duchowieństwa. W bardzo zdecydowany, przemyślany sposób nagłośniano w środkach masowego przekazu postępowania karne dotyczące duchowieństwa, zarówno te, których księża byli winni, jak i te, których byli niewinni. One dotyczyły dwóch kwestii, których bardzo łatwo jest, można powiedzieć, że Kościół jest bardzo wrażliwy na krytykę w dwóch punktach. Mianowicie są kwestie związane z szeroko rozumianą obyczajowością i kwestie związane z szeroko rozumianymi finansami. Również kwestia szkół katolickich, którą ochronę gwarantował konkordat. Tutaj naziści szybko przystąpili do łamania jego przepisów, tak żeby zmniejszyć zasięg szkolnictwa katolickiego. Tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że wśród niemieckich biskupów oczywiście były pewne różnice zdań, ale już w 1937 roku zdecydowali się oni na dostosowanie do ministra rzeszy do spraw wyznań Hansa Kerla protestu przeciwko temu, że zapisy konkordatu są łamane. I rzeczywiście, równocześnie z tym protestem trwały w niemieckim episkopacie starania mające na celu również wywołać niejako interwencję stolicy apostolskiej. Ten zarys, można powiedzieć, encykliki, on się narodził na spotkaniu trzech niemieckich kardynałów, Beslama z Wrocławia, Schultego i von Solhabera z Monachium. Oni razem z biskupami Preisingiem z Berlina i von Galenem, słynnym później z powodu swojego sprzeciwu wobec akcji ze 4 z Münster, spotkali się, żeby przedyskutować zarys encykliki. Kardynał Faulhaber, arcybiskup Monachium Przezyngi, zredagował projekt i dostarczył go do sekretariatu stanu. No i potem tutaj bardzo duży udział w centrum encykliki miał oczywiście ówczesny nuncjusz apostolski w Niemczech, kardynał Pacelli. Ten projekt został odpowiednio poszerzony i 14 marca encyklika została opublikowana. Trzeba powiedzieć sobie, że ta encyklika, mimo środków zastosowanych przez władze niemieckie, udało się przewieźć w tajemnicy do Niemiec. Tylko ona została przesłana w 26 kopertach, Gestapo tylko jedną kopertę przechwyciło i 21 marca 1937 roku w niedzielę palmową ta encyklika została odczytana w kościołach. W Watykanie ogłoszono ją 3 dni później. I teraz, w jaki sposób, co ta encyklika zawierała? Sama nazwa, czy sam tytuł tej encykliki z palącą troską zaczyna zdanie, w którym papież mówi o swojej trosce i o zdziwieniu od momentu, od czegoś narasta od dłuższego czasu, kiedy patrzę na udręczenie Kościoła w Niemczech. Powołuje się tutaj na opinię przedstawicieli niemieckiego
episkopatu. Następuje potem krótki rys historyczny, papież wskazuje pierwsze traktacje konkordatowe. W lecie 1933 roku zostały wznowione, dlatego, bo on uwzględnił inicjatywę rządu Rzeszy. Wspomina, że miał wtedy wątpliwości, kiedy te negocjacje się toczyły. Miał wątpliwości, czy ten konkordat z Hitlerem podpisywać, ale powołuje się na to, że chciał po prostu oszczędzić cierpień niemieckim wiernym i chciał też pokazać, że Kościół wyciąga rękę ze zgody. Dopóki ktoś tej ręki nie odsąci, to ręka Kościoła wisi w powietrzu i papież postrzegał właśnie ten konkordat jako pewnego rodzaju takie posadzenie drzewa pokoju. Niemniej jednak zwraca uwagę na fakt, że to drzewo pokoju było sadzone w brudy, w których inni, dokładnie papież używa takiego biblijnego terminu inimicus homo, czy nieprzyjazny człowiek, posiadali konkol nieufności, niezgody, nienawiści, oszczerstwa, nieprzyjaźni ukrytej i otwartej. A więc papież właściwie wskazuje, że od samego początku ten konkordat był łamany, pomimo że władze hitlerowskie były ostrzegane, były informowane i uświadamiane co do istoty swoich poczynań. Wreszcie papież twierdzi, że mimo że nawet dzisiaj ma, nie jest to dużo, ale wciąż nawet dzisiaj ma nadzieję, że władze będą jednak tę umowę przestrzegać, to idąc za prośbami niemieckiego episkopatu decyduje się właśnie na ogłoszenie encykliki. Natomiast jej główny cel definiuje tak, że jest to pismo do udręczonych niemieckich katolików, którzy są bliscy sercu papieża i papież pisząc tę encyklikę właśnie wypełnia ten biblijny nakaz, żeby umacniać braci w wierze. I po tej części wstępna encyklika wyjaśnia niejako w polemice z ideologią nazistowską, czym jest prawdziwa wiara w Boga. Papież akcentuje, że panteistyczna mglistość, utożsamianie Boga ze światem, że czynienie z Boga czegoś ziemskiego, a ze świata czegoś boskiego, nie jest wiarą w Boga w rozumieniu katolickim. Że katolicy inaczej od niektórych wierzeń starogermańsko-przedchrześcijańskich, które tutaj są wprost wymienione, nie traktują Boga jako nieosobowe faktum, ale jako osobę. Jako osobę obdarzoną boską mądrością i boska opatrzność, wszystko prowadzi ku dobremu, ta boska opatrzność nie jest ślepym losem. Osoba, która tak twierdzi, konkluduje papież, tak twierdzi, to znaczy właśnie twierdzi, że Bóg to nieosobowe fatum, że Bóg jest taką panteistyczną bliskością, nie może sobie według papieża rościć prawa, by dodać do wierzących Boga. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że to nawet jakbyśmy przeanalizowali akta procesów zbrodniarzy nazistowskich, chociażby te, które toczyły się w Polsce. I tam jest, zawsze jak to w aktach sądowych bywa, jest taka rubryka dotycząca podstawowych danych o podsądnym, jest również rubryka dotycząca wyznania i tam oczywiście nie wszyscy z tych zbrodniarzy, ale spora część z nich miała wpisane bogowierca. Bogowierca to polskie tłumaczenie tego terminu Gottesgläubige, które właśnie oznacza dosłownie wierzący w Boga. Oczywiście wierzący w Boga na sposób nazistowski. Tak więc tutaj mamy do czynienia z bezpośrednią polemiką z nazizmem. Jest to w żaden sposób ukryte, zaawalowane. Papież mówi po prostu, że ci tak zwani nazistowcy Gottesgläubige, wierzący w Boga, nie wierzą w Boga w rozumieniu katolickim. W dalszym ciągu papież wyjaśnia, że dla wocyce katolickiej Bóg jest nad wszystkim stworzeniem, że nie można wynosić rasy, narodu, państwa, ale też ustroju państwa, czy w ogóle wszystkich wartości ludzkiej społeczności, które
Owszem, tutaj papież dość ugodowo mówi, że one zajmują w porządku doczesnym bardzo istotne, bardzo czcigodne miejsce, ale nie można z nich czynić najwyższej formy wszystkich wartości, ponieważ jest to de facto bałwochwalstwo. Papież w dalszym ciągu, w dalszej kolejności zwraca uwagę na inny aspekt tego polskiego tak zwanego bogowierstwa, że mamy tutaj do czynienia z używaniem tej etykiety nazistowskiej, pojawia się to słowo Bóg, ale jest to de facto etykieta, która ma na celu określić jakieś wytwory ludzkie. I ma dokonać przez nadużycie imienia boskiego i wspólnej sakralizacji. Papież tutaj wprost wzywa niemieckich biskupów do tego, żeby starali się o to, by ich owieczki przeciwstawiały się temu błędowi, tak jak na to zasługuje, i akcentuje wprost. Naszym Bogiem jest Bóg osobowy, nadludzki, wszechmogący, nieskończenie doskonały, jeden z trzech osoba, który osobowo w jedności istoty boskiej stwórca wszelkiego stworzenia, Pan i Król i ostateczna przyczyna dziejów świata, nieznoszący i nie mogący znieść obok siebie żadnych innych bogów. Zwraca też dalej uwagę papież, że tenże właśnie Bóg dał te przykazania i te przykazania mają znaczenie niezależnie od czasu, przestrzeni, kraju i rasy, czyli tych wszystkich wartości, które absolutyzuje nas. W związku z tym mówienie o Bogu narodowym, o religii narodowej jest, to dalej papież wywodzi, dziełem płytkiego umysłu, bo tylko płytki umysł może zamykać Boga w granicach, w ciasnych granicach krwi jednej rasy bądź jednego narodu. Także tutaj papież występuje przeciwko ideologii nazistowskiej bardzo zdecydowanie. Zwraca też uwagę, że ta narzucana nowa nazistowska w cudzysłowie wiara musi być odrzucona, i to nie tylko na płaszczyźnie prywatnej. To znaczy można na sobie wyobrazić sytuację, że ktoś prywatnie wypełnia Boże przekazanie, jest chrześcijaninem, ale na płaszczyźnie, ale w przestrzeni publicznej uczestniczy w tym nazistowskim niejako nowym kulcie. Papież twierdzi, że przykazania boskie muszą być zachowywane jako obowiązująca podstawa życia prywatnego, ale też i publicznego. Po ogólnych uwagach dotyczących wiary w Boga, papież przechodzi do wiary w Chrystusa. To wskazuje na to, że nikt nie może powiedzieć wierzę w Boga, to mi wystarczy w dziedzinie religijnej, ponieważ słowa Zbawiciela nie ma miejsca dla tego rodzaju wybiegów. Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca. Kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. Papież wskazuje dalej, że to właśnie w Chrystusie ukazała się pełnia objawienia boskiego, a jeśli ktoś napotyka Chrystusa, to napotyka też zapowiadających go proroków, napotyka dzieło zbawienia, a w dziele zbawienia mamy również Stary Testament, mamy historię biblijną, i papież tutaj staje w obronie również Starego Testamentu, twierdzi, że ta nazistowska, tutaj nie jest to wprost wypowiedziane, ale jakby jest to w pewnym sensie obrona żydowskich korzeni chrześcijaństwa jednak. Gdyż papież twierdzi, że rezygnacja ze Starego Testamentu oznacza de facto zaprzeczenie wierze w prawdziwego Chrystusa, który pojawił się w konkretnym narodzie. Papież wskazuje, że tak, papież, że Chrystus przyjął naturę ludzką w narodzie mającym go przybić do krzyża, to jest dosłowny cytat. Niemniej jednak w historii świata Chrystus pojawił się właśnie w konkretnych okolicznościach historyczno-kulturowych, i nadejście Chrystusa zostało niejako przygotowane przez tą historię, która jest opisana w Starym Testamencie. Zatem idzie kolejna kwestia, mianowicie przyjście Chrystusa to jest szczyt objawienia. I to objawienie, które się w Chrystusie dokonało, tu papież bardzo jednoznacznie stawia kwestię. Żadnych uzupełnień nie dopuszcza. I tutaj ta rosenbergowska koncepcja mitu krwi i rasy, papież nie wymienia go oczywiście z nazwiska, ale mówi, że pewni rzecznicy doby obecnej chcą wywieźć mitu krwi i rasy dowolne objawienie. Papież tą koncepcję rosenbergowską zdecydowanie odrzuca. Twierdzi, że
to odkup dzieło do kupienia już zostało dokonane i żadnych uzupełnień nie wymaga. Od wiary Chrystusa papież przechodzi do wiary w Kościół, wskazuje na to, że Kościół jest jeden, jest dla wszystkich narodów, że Kościół obejmuje ludzi bardzo różnych, że można w nim rozwijać bardzo różne właściwości, doskonałości, zadania i powołania, jakimi Bóg Stwórca i Odkupiciel obdarzył jednostki społeczeństwa, że to bogactwo, że ta różnorodność jest bogactwem Kościoła. I tutaj papież, mówiąc właśnie o Kościele, zwraca uwagę i odwołuje się do, oczywiście znowu nie wprost, ale jest to wyraźna aludia do tego, że w Kościele jest również pierwiastek ludzki. Monaziści w swojej propagandzie oczywiście posługując się również kłamstwem, posługując się również manipulacją, wykorzystywali słabości ludzi Kościoła, słabości tego pierwiastka czysto ludzkiego w Kościoła. I papież tutaj przyznaje, że oczywiście on choćby w swoim nauczaniu wcześniejszym, w Encyklice o kapłaństwie, choćby czy po akcji katolickiej, zwracał uwagę na to, żeby wszyscy w ogóle katolicy, ale ci, którzy należą do stanu kapłańskiego i zakonnego w szczególności, uzgadniać swe życie wiarą, że trzeba być żywym członkiem Kościoła w duchu i w prawdzie i że to jest w pewnym sensie, czy jest to właściwa też ścieżka apostolstwa. Tak, żeby właśnie dążąc do świętości, zapalać do tej świętości, innych. Tutaj papież odwołuje się rzeczywiście w dalszym ciągu, to w pewnym sensie może być i obecnie jest aktualne, do tego, że w Niemczech są coraz częstsze głosy nawołujące do wystąpienia z Kościoła. Rzeczywiście był to jeden z środków, które naziści stosowali do tego, żeby Kościół zwalczać. Papież właśnie wskazuje, że do apostazji nawołują często osoby zajmujące stanowisko urzędowe, no i przez to wywołują wrażenie, że wystąpienie z Kościoła jest zarazem sposobem okazania swojej wierności państwu. Wskazuje też na to, że do wystąpienia z Kościoła używa się nie tylko mamów, że jest często cały arsenał środków przymusu, już to ukrytych, już to jawnych. I wyraża współczucie i litość dla tych wszystkich, którzy muszą drogo okupić swoją wierność dla Chrystusa i Kościoła. Ale tutaj papież wzywa katolików do tego, żeby byli nieustępliwi. Mówi, że nawet za cenę ciężkich ofiar doczesnych trzeba powiedzieć słowa Zbawiciela: idź przed szatanem. Jest bowiem napisane: Panu Bogu samemu będziesz oddawał pokłon, Jemu tylko służyć będziesz. Po wierze w Kościół papież przychodzi do obrony prymatu piotrowego, stanowczo potępia koncepcję jakiegoś niemieckiego kościoła narodowego, odwołuje się tutaj bez używania jakichś szczególnie dyplomatycznych określeń do historii innych kościołów narodowych. Twierdzi, że cechuje je martwota duchowa, skrępowanie, ucisk władz świeckich, które świadczą o tym, że te kościoły narodowe, jak każda latowość oddzielająca się od żywego szczepu innego kościoła, uległy beznadziejnej bezpłodności. W dalszej kolejności encykliki papież wskazuje na to, żeby tak jak przestrzegać odpowiedniego znaczenia słowa, półki odpowiedniego znaczenia słowa wiara, tak samo stosuje się to również do tego, żeby katolicy nie pozwolili sobie oderwać takich pojęć jak objawienie, które w znaczeniu chrześcijańskim oznacza Słowo Boże wypowiedziane do ludzi, a nie tak jak próbowali przekazać naziści, że są to potrzeby krwi i rasy. Że wiara jest uznaniem, to akt rozumu, którym uznaje się za prawdziwe objawienie boskie podawane przez Kościół. Że ufność w przyszłość tego narodu, choć oczywiście jest to coś godnego pochwały, ale nie jest to wiara w znaczeniu religijnym. I nie należy ani wygrywać jednego przeciwko drugiemu, ale nie należy też próbować zastąpić jedno drugim. Podobnie jest ze słowem nieśmiertelność. Nieśmiertelność jest to w pojęciu chrześcijańskim życie człowieka po śmierci doczesnej jako jednostki dla nagrody bądź kary.
w niebie bądź w piekle. Natomiast nie jest to, tak jak twierdzą naziści, zbiorowe życie w istnieniu ziemskim swego narodu. Podobnie należy afirmować prawdę o grzechu pierworodnym, o krzyżu Chrystusa, o chrześcijańskiej pokorze, która to chrześcijańska pokora jak najbardziej, zdaniem papieża, da się dobrze pogodzić z szacunkiem dla samego siebie, godnością swe siły i z braterskim duchem. Również łaska w znaczeniu chrześcijańskim obejmuje nadprzyrodzone dowody miłości Bożej. Natomiast nie należy tego zrównywać czy interpretować jako daru natury. W dalszej części polemika papieża z nazistami przenosi się na obszar nauki moralnej. Papież twierdzi, że nie można rozdzielić ani religii, ani moralności. Twierdzi, że usuwanie chrześcijaństwa tego wyznaniowego, tego konfesyjnego z nauczania i wychowania ma w ogóle bardzo negatywne skutki na kształtowanie się życia społecznego i publicznego. I twierdzi, że uzależnienie nauki moralności od subiektywnej, zmiennej opinii ludzkiej to otwarcie szeroko wrót siłą rozkładu. W tym kontekście papież zwraca też uwagę na to, że należy w dalszym ciągu pozostać przy koncepcji prawa naturalnego. I stąd na gruncie prawa naturalnego należy właściwie też interpretować zasadę, że prawem jest to, co narodowi przynosi pożytek. To znaczy, ta zasada jest prawdziwa, ale tylko w tym sensie, że to, co jest moralnie złe, nigdy nie może być prawdziwie korzystnie dla dobra narodu. Trzeba też, i tutaj jest bardzo rzeczywiście ciekawy wątek, bo tu wchodzimy już na poziom bardziej katolickiej nauki społecznej. Papież twierdzi mianowicie, że człowiek jako osoba posiada prawa dane mu od Boga. I tutaj rzeczywiście trzeba, papież zwraca uwagę na to, wykłada taką naukę, że wolą Bożą jest istnienie społeczności jako środka pełnego rozwoju zdolności indywidualnych i społecznych, które człowiek przez wzajemną wymianę ma wykorzystać dla swego dobra i dobra drugich. Oddalić się od tego porządku, twierdzi papież, znaczy wstrząsnąć samymi podstawami, na których opiera się społeczność i narazić na szlaki spokój, bezpieczeństwo i samoistnienie. Teraz co to są za prawa? Mianowicie, po pierwsze, no to jest prawo do wyznawania swojej wiary i praktykowania jej w odpowiedni sposób. To odnosi się do człowieka wierzącego. To jest tutaj to jest jakby inny temat, ale jest też pytanie, to pod kątem późniejszej deklaracji Dignitatis Humanae Soboru Watykańskiego II można by się zastanawiać, czy nie jest to jakaś właśnie prefiguracja tego prawa do wolności religijnej, czy to się odnosi tutaj tylko do katolików, czy jednak jest to papież układa naukę bardziej szerszą. Ja tą kwestię nie rozstrzygam, jej pozostawiam tutaj niejako w zawieszeniu, gdyż papież powołuje się tutaj właśnie na prawo naturalne. Zdaniem papieża z samego prawa naturalnego wynika właśnie prawo człowieka wierzącego do wyznawania swojej wiary i praktykowania jej w odpowiedni sposób. W dalszym ciągu, jest, w dalszej kolejności jest to choćby prawo do wychowania dzieci. Tutaj już jest mowa o tym, że żeby tą wiarę, żeby to wychowanie było w prawdziwej wierze. Dlatego właśnie zdaniem papieża prawa, które nie uznają prawa rodziców w sprawach szkolnych, są sprzeczne z prawem przyrodzonym i najgorszych podstawach niemoralnych. Wreszcie papież zwraca się do młodzieży. Tutaj zwraca uwagę na siłę nazistowskiej propagandy, która próbuje to, jak on to określa, pozorne chrześcijaństwo, nie będące chrześcijaństwem Chrystusa, wlać w serca młodego pokolenia. Zwraca uwagę na konkretne dolegliwości, jakie młodzi Niemcy wiernym Kościołowi muszą doświadczać. I zwraca uwagę, że choćby to obowiązkowe państwowe stowarzyszenie młodzieży, tu chodzi oczywiście o Hitlerjugend i chodzi o Bund Deutschen Medeln, że to już istnieje takie stowarzyszenie, to należy się domagać, żeby w tym obowiązkowym stowarzyszeniu nie było czynności, które
przejawia się duch wrogi chrześcijaństwu lub kościołowi. I jak najbardziej. Papież twierdzi, że można tą prawdziwą jedność narodową, tą wierność wobec ojczyzny w Niemczech kultywować, ale nie można wytwarzać przeciwności między celami wychowawczymi a celami religijnymi. Posuwa się do stwierdzenia, śpiewajcie sobie pieśni wolności, ale nie zapominajcie przy tym o wolności synów Bożych. I teraz kontynuuję. Kto śpiewa pieśni wierności wobec ojczyzny, nie może sprzeniewierzyć się samemu Bogu, samemu Kościołowi i swej wiecznej ojczyźnie. Jak najbardziej. Papież przyznaje, że w historii Kościoła, bo odwołuje się teraz do właśnie tej propagandy, której obiektem jest niemiecka młodzież, obiektem oddziaływania jest niemiecka młodzież, że w historii Kościoła były słabości, ale zwraca też uwagę na to, że takie podejście opiera się na przemilczeniach, że przez cały ciąg dziejów Kościoła były wspaniałe czyny świętych i również błogosławione skutki dla zachodniej kultury, właśnie które płynęły z powodu jej chrześcijańskiego charakteru. Aprobuje również aktywność sportową wśród młodzieży, ale zwraca uwagę choćby na praktyczne trudności, które przez ten napis wkładziony w państwie nazistowskim na wychowanie sportowe, jakie to sprawia choćby problemy dla świętowania niedzieli. Wreszcie słowo dla kapłanów. Tutaj oczywiście papież wzywa ich do apostolskiej godliwości, ale też prosi o miłość i pełną zrozumienie i litości ku błądzącym, a nawet do szyderców, ponieważ zwraca uwagę na kontekst historyczny, w jakim wytworzył się nazizm. Pisze o tym, że doświadczenia i cierpienia czasów powojennych wycisnęły ślad duszy waszego narodu. Pozostawiły one tarcia i gorycz, które tylko czas uleczyć może, a przezwyciężyć tylko bezinteresowna i czynna miłość. I właśnie twierdzi, że ta miłość przejawiająca się choćby przez przebaczenie jest jednym z lekarstw na obecną sytuację. Wzywa ich oczywiście do wierności swoim biskupom. No i wreszcie słowo do świeckich. Pozdrawia papież szczególnie tule członków stowarzyszeń katolickich, którzy padli ofiarą łamania przez Hitlera konkordatu. Pozdrawia rodziców katolickich, którzy przez ograniczenia, przez represje, jakim jest poddawane szkolnictwo katolickie, nie mogą wychowywać swoich dzieci zgodnie z zasadami swojej wiary. Papież wzywa ich do wytrwania. Wreszcie w słowie końcowym papież wyraża nadzieję, że dojdzie do, można powiedzieć, nawrócenia nazistów, że ci synowie zgubieni wskutek ich oddalenia od Boga i pustki duchowej, ogarnięci przez lęk, przez tęsknotę, wrócą do Kościoła, że prześladowania ustaną i że zabrzmi to tedeum radości, że naród niemiecki znowu zegnie z kolana przed Chrystusem. I akcentuje wreszcie, że Bóg jest mu świadkiem, że on chce przywrócenia prawdziwego pokoju między Kościołem a państwem. Natomiast Kościół, jeśli tego pokoju państwo nie chce, będzie bronił swoich praw i swobód w imię Boga Wszechmogącego, którego ranie i dzisiaj nie jest ukrócony. I z tą modlitwą błagalną właśnie o to, żeby te dni smutku się skróciły, żeby zapanował ten prawdziwy pokój, papież kończy encyklik. W swoich skutkach. Co do zasady, reakcja władz nazistowskich była bardzo wroga. Został złożony oficjalny protest przez ambasadora niemieckiego w Watykanie. Były rewizje Gestapo, choćby rewizja Gestapo w kurii berlińskiej. Encyklika stała się prohibitem w Niemczech i drukarze, którzy ją drukowali, też byli narażeni na represje. Niemniej jednak tutaj w kręgach pozycyjnych wobec nazizmu, również w kręgach chociażby nawet protestanckich w Niemczech, encyklika została przywitana
z dużą aprobatą, z dużym zadowoleniem. Oczywiście na takich doraźnych represjach ze strony nazistów się nie skończyło. W dalszym ciągu kontynuowali oni propagandową kampanię przeciwko Kościołowi. Rozpoczęła się nowa seria tych właśnie procesów przeciwko modalności, które miały posłużyć do wymierzenia Kościołowi kolejnego takiego wizerunkowego uderzenia. W połowie 1937 roku zaczęto odbierać osobom duchownym prawo do nauczania religii wciąż jeszcze istniejącej w niemieckich szkołach, tak żeby zastąpić ich pewnymi pod względem ideologicznym katechetami. I papież w dalszym ciągu po ogłoszeniu tej encykliki, w różnych audiencjach udzielanych choćby pielgrzymom czy duchowieństwu niemieckiemu, wyrażał zaprobatę dla tej polityki Hitlera. Tu można wymienić choćby posłanie wigilijne z 1937 roku, gdzie papież zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, co grozi Europie ze strony antychrześcijańskiej polityki rządu. Wymowna była wizyta Hitlera w maju 1938 roku w Rzymie, gdzie papież nawiedział się o tym, że Hitler przyjeżdżał, opuścił Watykan i udał się do Castel Gandolfo, na ten rok zostały zamknięte muzea watykańskie. L'Osservatore Romano pominęło tą wizytę praktycznie z milczeniem, no ale Hitler też ze swojej strony nie wyraził, nie poprosił audiencję u papieża. Ten antagonizm się pogłębiał do tego stopnia, że papież Pius XI 6 września 1938 roku do alokucji do pielgrzymów belgijskich stwierdził, że duchowo jesteśmy semitami. I to wiemy już teraz, że zlecił przygotowanie encykliki mającej na celu potępienie rasizmu. Ta encyklika, która finalnie się nie ukazała, miała nosić nazwę Humani Generis Unitas i zawierała, wiemy z jej projektów, miała zawierać również dość daleko posuniętą krytykę nazistowskiego podejścia do tych problemów. Myślę, że w tym momencie można zakończyć. Jest to encyklika historyczna, jest to encyklika, której znaczenie zarówno doktrynalne, jak i znaczenie takie czysto historyczne ustosunkowania się Kościoła do konkretnego problemu historycznego, myślę, że jest pomnikowe. Dziękuję bardzo. Również Ci, Staszku, bardzo serdecznie dziękuję. No, zdecydowanie historyczna encyklika, mająca ogromne znaczenie dla historii Kościoła i historii Europy. Bardzo Ci raz jeszcze dziękuję i słyszymy się już wkrótce.